początku powiedział, że z nadpodaży. A skąd się wzięła nadpodaż ropy? No, nadpodaż ropy się wzięła z tego powodu, że przez jakiś czas ropa była za droga i zbyt droga. I to spowodowało, że po prostu zaczęło się opłacać inwestować. Ale świat też wierzył w potęgę OPEC, utrzymywania wysokich cen, że zaczęło się opłacać inwestować po prostu w technologie wydobywcze. I te technologie wydobywcze doprowadziły do tego, że no, raptem się okazało, że tej ropy jest zbyt dużo. No, ale to nie będzie trwać wiecznie, bo ta nadwyżka ropy, która jest na rynku od pewnego czasu, ona się po prostu wchłonie i my rok temu w naszych takich projekcjach i pisałem o tym na Google, ale także w naszym raporcie zintegrowanym szacowaliśmy, że to będzie koniec tego roku, kiedy ta nadwyżka zostanie wchłonięta. Oczywiście był Iran też w tym uwzględniony, natomiast no, wszyscy myśleli, że ten deal z Iranem nie będzie taki szybki, a powiedzieć, że Iran tak szybko nie, jak to powiedzieć, nie wejdzie na rynek, więc to jest pewien element taki, który dołoży trochę jakby to powiedzieć, ropy na rynek i może opóźnić to gdzieś na pierwszą połowę 2017, ale nadal myślimy, że w takim horyzoncie gdzieś ta nadwyżka się wyczerpie. Teraz jak ta nadwyżka, znaczy rynek wchłoni nadwyżkę, jak rynek wchłoni tą nadwyżkę, no to się okaże, że no, może zadziałać, no bo pytanie jest to, że cena ropy wzrośnie, to ja mogę, tak jak moja cała wiedza mówi, że mógłbym na to postawić każdy pieniądz. Musi wzrosnąć. Po prostu nie ma innej możliwości, mogę powiedzieć, dlaczego tak myślę. Natomiast pytanie jest, kiedy i jak tempie. No i to o to, kiedy to powiedziałem, że koniec tego roku, początek przyszłego, powinniśmy widzieć wzrost ceny ropy. A w jakim tempie, no to zależy od wielu czynników. To zależy, no na przykład od takiego czynnika, który dzisiaj jest obecny, ale nie powoduje wzrostu ceny ropy, dlatego że no wszyscy żyją w przeświadczeniu, że tej ropy jest za dużo. A to chodzi o skalę napięcia, jaka jest na Bliskim Wschodzie. Przy takiej skali napięcia 5 lat temu pewnie byśmy mieli ropę około 180, a może i 200 dolarów za barel. Bo to, co się właśnie dzieje, proszę sobie przypomnieć, jakie ta premia za ryzyko była wtedy, jak była wiosna, początek wiosny arabskiej, że 25 dolarów, a powiedziałem, co się będzie działo w ogóle Zatoki Perskiej, to tam po prostu to już nie wiadomo, jak bardzo ta cena może wzrosnąć. Tam się to wszystko dzieje, tylko że na razie wiemy, że ropy jest za dużo, więc to nie ma przełożenia. Jak się okaże, że tej ropy jest, no, nadwyżka się wchłonęła, to wszyscy spojrzą, no dobrze, a ile jest tej ropy w ziemi, takiej, którą można szybko uruchomić, czyli tych rezerw, które zwykle jako bezpieczne to były 5 milionów baryłek dziennie, teraz Arabia Saudyjska, te kraje, które mają te rezerwy, to są na poziomie 2 milionów baryłek dziennie, historycznie najniższy. To zapasy, są duże zapasy, tak? Ale te zapasy, połowa tych zapasów to są rezerwy strategiczne, które są gromadzone z powodu niskich cen ropy. Duża część tych zapasów to są paliwa po prostu. Także, ale w sumie to nie jest dużo tych zapasów, więc ten czynnik może, jakby to powiedzieć, dołożyć do tego. No i bardzo dużo niewiadomą jest to, jak zareagują koncerny, to znaczy tak. Redukcja tego potencjału odbywa się w ten sposób, czy odbywa, że projekty, które nowo rozpoczynane projekty są odkładane albo no, przesuwane w czasie. No bo te, które już funkcjonują, to funkcjonują. Te, które były w trakcie, to nikt ich nie kończył, no bo one w zasadzie, taki projekt nie jest na rok, na dwa, to jest na długi okres, a powszechna wiedza w sektorze jest taka, że ta ropa musi zdrożyć. Natomiast no, z powodów właśnie kasowych, braku pieniędzy, bo niskie ceny ropy, wpływu na wstydzie, część projektów była po prostu odkładana. I też to trzeba się pewna gra, że wiele koncernów, myśląc o tym, że inni zredukują swój potencjał, mówią, że zachowają swój, no to jak cena ropy wzrośnie, to wyjdziemy jakby tutaj z tą marżą. No i ciekawa rzecz jest, że oczywiście najbardziej się dostosował sektor amerykański i mieliśmy już w czwartym kwartale spadek wydobycia w Stanach.
znaczy w pierwszym kwartale tego roku, w czwartym kwartale ubiegłego roku to było spadek wydobycia w krajach poza OPEC i poza Stanami, w tym konwencjonalnym takim wydobyciu, natomiast to kraje OPEC ciągle, że tak powiem, pompują ropę. No i pytanie jest takie, jak ropa była droga, bo skoro mamy redukcję inwestycji, no to zmniejszy się potencjał. Popyt rośnie dość intensywnie, no więc jeśli się świat zorientuje, że już, jak to powiedzieć, tego potencjału jest mało, no to oczywiście amerykański sektor rynkowy może zareagować. Kraje OPEC mają pewną możliwość wpływu na cenę dolara, akcja amerykańskiego sektora dzisiaj jest oceniana na 9 miesięcy mniej więcej, to znaczy od sygnału podtrzymanej takiej ceny do pojawienia się ropy to upływa około 9 miesięcy, więc w tym czasie OPEC też ma pewną możliwość reakcji, bo to nie jest powiedziane, że nie będzie, że tak będę reagował, ale na dłuższą metę właśnie z tego powodu właśnie amerykańskiego sektora nie opłaca im się za bardzo, jakby to powiedzieć, tej ceny podnosić, bo wtedy uruchamiają inne swoje, znaczy uruchamiają potencjał w innych obszarach, a nie wiadomo co zrobi reszta świata, no bo jak cena ropy była wysoka, to tak naprawdę jedynie w Stanach Zjednoczonych inwestowano w rozwój streamu. Cała reszta świata tych inwestycji nie prowadzi. Natomiast jaki skutek, jak się przekłada te ceny ropy niskie na przyszłość przemysłu wydobywczego? Ja tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz, że niskie ceny ropy uświadomiły krajom takich jak OPEC, takich jak Rosja, że trzeba wydłużyć łańcuch płynności, że trzeba inwestować przemysł rafinerii. Proszę sobie wyobrazić, jeżeli Arabia Saudyjska, dzisiaj się szacuje, że inwestycje w nowe złoża w Arabii Saudyjskiej, no to są opłacalne, znaczy koszty wydobycia to jest około $300. Ale tym, co obecnie się wydobywa, to jest to na pewno poniżej $20 za baryłkę. Jeżeli cena ropy była $100 za baryłkę, no to Arabia Saudyjska miała marżę taką na wydobyciu $80 za baryłkę. Przy cenach $100-110 za baryłkę ropy, marża rafineryjna to była $1-1.5. Tak? No bo z tego nikomu, ani Arabii Saudyjskiej, ani Rosji nie opłacało się inwestować w te złoża. No bo, znaczy, przepraszam, nie opłacało się inwestować w rafinerię, no bo ta marża była niewielka. Ale teraz, no, doświadczenie jest najlepszym nauczycielem. Jeżeli widać, jak wiele można na tym stracić, a z drugiej strony wiadomo, że trzeba rozbudować gospodarkę, to ze względu na pracochłonność tego przemysłu i generowanie miejsc pracy również poza stowarzyszonych z rafineriami, bardzo się opłaca w rafinerię inwestować, bo wtedy jest ten potencjał niesamowity wykorzystania i marży upstreamowej, i marży rafineryjnej, i te rafinerie będą to robić. Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest jedno z największych zagrożeń moim zdaniem dla przemysłu naftowego, które jest związane z faktem, że mamy długie okresy. Bardzo dziękuję.